Witam z tej strony Kołpaki 2017. Pokażę wam 6 nowych kołpaków, które kiedyś znalazłem. Pierwszy to jest uniwersalny, który dostałem od wujka ze Śląska. To jest Interno 14. Drugi to jest kołpak od pana, co serwisuje opony. To miał być Suzuki, ale znaczek mi nie wyszedł. To jest nowy kołpak Tempo 13. Cały jest, nie brakuje jednego zaczepu tylko. Kolejny to od wujka dostałem. Kołpak uniwersalny, tylko dałem mi jeszcze znaczek Mazdy. I to jest też nowy Armis 15. Prześrodek jest tutaj pęknięty. Kolejny kołpak uniwersalny Volvo. Naklejka to jest ta, która się odkleja. I to jest Samoa 15. To jest mój ulubiony kołpak, bo takiego mieliśmy kiedyś przy samochodzie. A te dwa dzisiaj znalazłem. 8 czerwca 2018 roku. Ten to jest kołpak Mercedesa, tylko niestety bez znaczka. Tak się prezentuje. Z tyłu ma taką naklejkę z napisem Isuzu. Nie wiem, co to znaczy. Wszystkie zaczepy są. W Toruniu go znalazłem. A tego Renault znalazłem we Włocławku. Na jednej z moich ulubionych ulic, gdzie są takie wielkie dziury. I tutaj ma pęknięcie w tych miejscach. I tu. O. O kurde. Jak widzicie. O. Ale to moje ulubione, fajowy, ulubiony kołpak teraz. Renault taki znaczek, o. Trochę go myłem tutaj z tyłu. I to jest rozmiar... Tu jest Magiceo 16, MD15, Renault. Takie różne informacje, kompletne. No i to, trzymajcie się, no i cześć.